Każda świątynia przypomina o obecności Boga w naszym życiu, nie tylko osobistym, ale także społecznym. To także wielkie świadectwo wiary naszych przodków, którzy przed laty przez to z wielkim zapałem i wytrwałością ją wznieśli. Dziś w rocznicę poświęcenia naszej świątyni dziękujemy za przekazaną nam wiarę, prosząc Boga, aby to dziedzictwo, jakie otrzymaliśmy, było żywe w młodym pokoleniu. Aby zawsze świątynia ta była wypełniona ludźmi modlącymi się i pragnącymi Boga w swym sercu. Jak co roku, w ostatnią niedzielę października, w wielu kościołach, zwłaszcza tych starszych, które nie znają, nie zapisano, nie przetrwały do naszych czasów data ich poświęcenia. Wobec tego te wszystkie kościoły, które nie znają dokładnej daty swego poświęcenia, obchodzą dzisiaj taką, można powiedzieć, wspólną uroczystość poświęcenia własnego kościoła. Ta zasada dotyczy także obydwu naszych kościołów. Msza Święta z intencji państwa Anny i Andrzeja Pobóz za zbawienie świętej pamięci Anny i Henryka Przegórskich. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę parzystego miesiąca pozdrawiamy pana Jerzego Erdmana, który ze sponsoringu firmy Tatmak, pani Marii, pana Tadeusza Kiedrowiczów transmituje dzisiejszą mszę świętą przez internet. Jak na wstępie zaznaczyliśmy dzisiaj uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. Wiele osób z zewnątrz, którzy znajdą się w naszym kościele, nierzadko po raz pierwszy, zwraca uwagę, że zwłaszcza ta część, w której ja się znajduję, która obecnie stanowi prezbiterium, czyli jak gdyby serce naszej świątyni, jest bardzo piękna i klimatyczna. Kameralna i sprzyjająca skupieniu i modlitwie. Pewnie by, jak to zwykle bywa w sytuacji, gdy człowiek na co dzień z kimś obcuje, tego nie zauważamy, bo dla nas stało się to oczywiste. Ale rzeczywiście ta część kościoła pierwotna z XVI wieku, z fundacji von Schlegeru, dziedziców, właścicieli majątku Schönfeld, służąca jako kaplica domowa dla nich, na służby, jest takim rzeczywiście szczególnie wyróżniającą się częścią naszej świątyni. Ponad 400 lat. Dziś trudno nam sobie wyobrazić, jak tutaj mogli się mieścić ludzie, ale właśnie tak było przez te 4 wieki. Ta mała kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej, tak od początku, taki patronat otrzymała, służyła tutaj właścicielom i innym wiernym. Oczywiście pamiętamy, z wdzięcznością wspominamy zwłaszcza świętej pamięci księdza Romana Lewandowskiego, który dokonał pierwszej rozbudowy na przełomie 1983 i 1984 roku. O swoich zasługach nie będę mówił, bo przecież nie wypada, ale w 2002 roku została jeszcze raz nasza świątynia powiększona. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Nie we wszystkich miejscowościach znajdują się kościoły,
A tam, gdzie są, są one nierzadko jedynym zabytkiem, jedynym nierzadko obiektem, którym prowadzi się wspólnota, miejscem na pewno ważnym, w jakiś sposób wyróżnionym spośród innych. Dziękujemy Panu Bogu za tę świątynię we wstępie do mszy świętej. Zaznaczona została wielka troska, która niewątpliwie, można powiedzieć, spędza sens w powiek tych, którzy są zatroskani o przyszłość Kościoła, o to, że tak wielu, zwłaszcza młodych, ale też i w średnim wieku i starszych, niektórzy po tak zwanej pandemii, jakby tak zwanej, bo ja tak nie do końca jestem o tym wszystkim przekonany, to bardziej wygląda na jakiś eksperyment społeczny niż na prawdziwą chorobę. Zresztą, jak wiecie, makabryczny to dowcip, ale Putin ma otrzymać Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny, bo jedną decyzją po wybuchu wojny na Ukrainie położył kres pandemii. To nam się skończyło. Ciekawe zjawisko, naprawdę. Niektórzy nawet, niektórzy starsi też niestety nie wrócili, chociaż o pandemii dziękować Bogu zdążyliśmy już dawno zapomnieć. Ale główną troską jest oczywiście młode pokolenie, młode i średnie, ale szczególnie właśnie dzieci i młodzież. Wielu niestety nie ma w Kościele albo sporadycznie tylko. Przyglądam się z pewną trwogą kandydatom na przykład do wierzchowania. Musielibyście widzieć ich zaangażowanie. Mają takie miny smutniejsze niż nie jedni z mamy w trumnie. Taki jest ich entuzjazm. Najwyraźniej widać, że w wielu przypadkach to jest tak na przymus. A jak się modlą, to tak cicho, jakby rodzice ich głodzili, że nie mają siły głosu siebie wydobyć. To jest straszne. Jak patrzę na nich, to płakać się chce. I zastanawiam się, czy to ma sens. Czy może nie zostawić ich, niech sobie dojrzewają, tylko kiedy by dojrzewał. I kiedy by był czas, jak nie teraz, kiedy tego czasu jeszcze mają stosunkowo dużo. Potem z każdym rokiem byłoby coraz gorzej. To jest wielka troska, moi kochani. Tym bardziej, że jak to wielokrotnie podkreślamy, nie mówimy o Warszawie czy Łodzi, tylko o naszych najbliższych. To dotyczy naszych najbliższych. Nie udawajmy, że nie. Bo tak przecież jest. I to jest wielka troska, bo słowa Pana Jezusa do Piotra: na Tobie zbuduję mój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą, są pokrzepiające. Oczywiście Pan Bóg poradzi sobie, też już mówiliśmy sobie, Pan Bóg poradzi sobie i bez nas. My nie robimy łaski Panu Bogu. Absolutnie nie. Jak ktoś tak myśli, to on natychmiast zarzuci tę myśl. To Pan Bóg nam wyświadcza łaski. Także i tę łaskę, że możemy przyjść do Kościoła. Bo przecież to też nie jest takie oczywiste, bo coś się stanie, bo wypadek, bo choroba i nie będziesz mógł przyjść. Pan Bóg daje nam łaski. Nie my wyświadczamy mu łaskę. On sobie poradzi i bez nas, ale niewątpliwie chciałby bardzo i do tego nas obowiązuje na mocy chrztu, żebyśmy byli Jego apostołami, Jego świadkami, Jego misjonarzami. Na różny sposób. A już na pewno powinno to być naszą modlitewną troską. Drugi temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, nawiązać. W środę uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół podkreśla, to nie jest, a na pewno nie w pierwszym rzędzie, święto zmarłych, tylko Wszystkich Świętych.
Dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych przypada 2 listopada. W języku potocznym mówimy dzień zaduszka albo zaduszki. Jak wspominałem, chciałbym powiedzieć kilka słów o propozycji mszy świętej wspólnej dla zmarłych. Ale najpierw może bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wypominki. W porównaniu do ubiegłego roku większość z nich już napłynęła. Ci, którzy jeszcze chcieliby dołączyć, to naprawdę serdecznie proszę najpóźniej do środy. To wynika po prostu z pewnych spraw organizacyjnych. Ja mam oczywiście te wypominki w komputerze, ale muszę je zweryfikować, nanieść poprawki. I zanim wydrukuję, bo przecież do modlitwy muszę mieć wersję papierową, chciałbym, żeby to było zamknięte, bo jak wydrukuję wcześniej, to potem jeszcze muszę dopisywać, zmieniać i tak dalej. I stąd ta prośba, żeby do Dnia Wszystkich Świętych, najpóźniej Dzień Wszystkich Świętych, to uczynić wszystkim, którzy te wypominki złożyli. Bardzo dziękuję także za ofiary, nierzadko ofiary takie serdeczne bym powiedział. W każdym razie bardzo Wam dziękuję. Będziemy te wypominki odmawiać w oktawie Dnia Zadusznego, jak zwykle 3-krotnie. A potem ostatnie niedzielę każdego miesiąca, no chyba że jakaś nadzwyczajna sytuacja się zdarzy, przez cały rok. Tak jak do tej pory to było. Zdaję to egzamin, taką mam nadzieję, i będziemy to dalej kontynuować. Natomiast być może kiedyś już była taka próba, chciałbym zaproponować Wam comiesięczną mszę świętą wspólną ze zmarłych. Z tym, że w listopadzie byłaby to msza święta za tych zmarłych, wszystkich zmarłych, których wspominamy w wypominkach. Planuję na 2 niedzielę listopada na godzinę 8 rano. To będzie taka msza jedna tylko za tych wszystkich zmarłych, których wymieniamy w naszych wypominkach. Natomiast w następnych miesiącach, i tak do października przyszłego roku włącznie, chciałbym zaproponować mszę świętą wspólną za zmarłych, która polegałaby na tym, że wcześniej składamy kartki z imionami naszych zmarłych, z ofiarą, myślę, że zupełnie 10 zł wystarczy. I dlatego niewielka ta ofiara, bo zakładam, że tych kartek będzie więcej. Bo to jest taka wspólna msza za zmarłych. Oczywiście ci, których imiona podamy na tych kartkach, będą wyczytani w czasie tej mszy świętej comiesięcznej. Ona oczywiście będzie w różnych terminach, tam gdzie będzie wolne, ale w każdym razie oczywiście wcześniej będę to z odpowiednim wyprzedzeniem zapowiadał. Zobaczymy. Myślę, że... Znaczy to jest znana rzecz, to nie jest jakaś tam nowość, ale myślę, że warto może i z tej sposobności skorzystać, bo generalnie trzeba powiedzieć, że pamięć o zmarłych jest w naszej tradycji bardzo żywa. Oczywiście niekoniecznie, jak zwykle, musi to dotyczyć wszystkich, niektórzy tylko raz w roku i można mieć wrażenie, że bardziej, żeby się pokazać z nową kreacją, niż jakiejkolwiek innej intencji. Pamiętają o zmarłych na wszystkich świętych i na tym się ich pamięć i troska kończy, ale to są raczej myślę, w mniejszości, bo wielu z nas, większość przez najczęściej cały rok, najlepiej świadczą o tym żyjące ciągle cmentarze, palące się znicze. O tych zmarłych pamiętaj, to oczywiście
Jest piękna tradycja, którą trzeba kultywować, o której pamiętać. Jeszcze krótko, potem będzie mniej w ogłoszeniach. Porządek mamy jak zwykle sprawdzony, a z początku miałem jakieś takie obawy, że to nie bardzo we wszystkich świętych południe procesja na cmentarz, no ale ponieważ mamy dwa cmentarze, więc inaczej się za bardzo nie da. Więc kontynuujemy w środę msza święta o 8 i o 11 z procesją na nasz cmentarz parafialny. Oczywiście niepotrzebnie to pewnie mówię, ale ten, kto jest tylko na cmentarzu, paradoksalnie grzeszy, dlatego że tego dnia trzeba być na mszy świętej. To jest święto, uroczystość obowiązkowa. Samo pójście na cmentarz i postanie sobie absolutnie nie czyni zadość. Moszczelnica o 14:30, msza święta we wszystkich świętych i tam też procesja na cmentarzu. Dzień zanurzmy w czwartek, msze święte o 8 rano i o 18, a w moszczelnicy o 17 i od tego dnia rozpoczniemy odmawianie wypominek, które zostały złożone na ten najbliższy, nazwijmy to, sezon. Tak to wygląda. Bardzo jeszcze raz dziękuję za wszystkie złożone ofiary, za wypominki. I raz jeszcze powtarzam serdeczną prośbę, by nie zwlekać, tylko możliwie do środy te wypominki złożyć. Bóg zabrać. Resztę ogłoszeń wysłuchać. W Dzienniku Bałtyckim jest taki artykuł, gdzie napisano o tych różnych szkodliwych stronach zmiany czasu. No być może ja muszę powiedzieć i przypuszczam, że niektórzy będą mi zazdrościć, ja nie mam żadnego problemu ze spaniem. Mogą zmieniać czas w koło, w taj, w taj, z powrotem. Mój organizm sam wie kiedy i nie ma najmniejszego problemu. Na drzemkę mogę się położyć o 13:30, o 14:30, o 15:00, czyli już obojętnie, byleby po południu. I zawsze usnę. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby nie. A noc trwało mi 10 minut. Jak się położę, to za 10 minut jest rano. Więc wiem, że to jest duża sprawa i wielka łaska, ale dla mnie zmiana godzinna nie robi żadnego wrażenia. Więc jeszcze raz przypomnę, to już nie będę wracał do tego, o czym mówiłem, tylko może jeszcze podziękuję serdecznie za to, że właściwie zniczy już prawie nie ma tych hospicyjnych. Coś tam chyba jeszcze jest, ale już bardzo niewiele. Bardzo Wam dziękuję, to piękny gest, że te znicze zostały przez nas nabyte. Różaniec dziś o godzinie 15:00 serdecznie, choć bez wiary, zapraszam. Musiałby chyba jakiś pion strzelić w parafii Żywowicy, żeby się ludzie zaczęli modlić na różańcu, przynajmniej w kościele. Jutro i pojutrze różaniec o 17:00, msza święta i różaniec o 17:30, a wcześniej od 17:00 jutro i pojutrze okazja do spowiedzi świętej. Zauważmy, że w tym tygodniu jest też pierwszy piątek miesiąca, mówię to zwłaszcza do młodzieży, dzieci, ale nie będzie osobnej spowiedzi w czwartek, bo za bardzo nie ma jak. I tak samo nie będzie w piątek, więc proszę skorzystać jutro lub pojutrze od godziny 17:00. W piątek, pierwszy piątek miesiąca, w Moszczelnicy msza o 17:00, u nas o 18:00, chorych na wiedzę od 8:30 w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca o 17:00, różaniec pierwszej róży msza święta. Chojnica na cmentarzu parafialnym o 12, 1 listopada o 12 msza święta, na komunalnym procesja o 14. 2 listopada, dzień zanurzmy, różaniec na cmentarzu parafialnym w Chojnicach o godzinie 17:45,
Natomiast o 19 też na parafialnym przy grobie księdza prawata Aleksandra Włosa również modlitwa różańcowa, która wpisuje się w obchody 40-lecia istnienia parafii Matki Bożej Królowej Polski. Kandydaci do bierzmowania, przypominam, klasa 8, jutro o 16 sprzątamy tutaj grób przy kościele, zapalimy dmaznicze. Prosiłem Was o 5 zł, po 5 zł od osoby, żeby to też był Wasz dar. Natomiast wszystkim kandydatom przypominam, bo już wspominałem, dzień młodych 26 listopada w niedzielę Msza Święta w Bazylice o godzinie 16 i koncert zespołu na cały głos. Ksiądz Tomasz Mojko zaprasza miłośników rowerów i modlitwy za tydzień o 17 u Matki Bożej Fatimskiej Msza Święta i przejazd rowerowy Haszykowy, tam modlitwa na cmentarzu Chodniczki i powód do parafii Matki Bożej Fatimskiej. W sobotę wspomnienie świętego Karola Boromeusza, biskupa, notabene patrona kaplicy przy Starym Szpitalu. Intencje mszalne jutro i we wtorek za parafia, w środę o 8 za zbawienie Tadeusza Mazurkiewicza i błogosławieństwo dla Barbary, intencja rodziny, o 11 za zbawienie Stanisława Zygmunta Bożyków, Salomei Lemańczyk, Stanisławy Kazimierza Gąseckich i zmarłych z rodziny Bożych i Lemańczyk, intencja Państwa Danuty i Krzysztofa Lemańczyków z Chojnic. Pierwszy piątek o msza święta w Nieszychowicach za zbawienie zmarłych z rodziny Lemańczyk, Kierskich i dusz Chrystusa cierpiących, intencja Państwa Mirosławy i Romana Kierskich. W sobotę za zbawienie Czesławy Żabińskiej z okazji urodzin, intencja Państwa Hanny i Romana Skiwa. Jak szybko, to czasami się człowiek mógł sam się pomylić, może się nie wniąć. Przyszłą niedzielę rano za zbawienie braci Jana Stanisława Józefa Franciszka, intencja Państwa Elżbiety i Zdzisława Kieckich i suma z intencji rodziny. O Boże, błogosławieństwo dla rodziny. Pozdrawiamy wszystkich internautów, być może ktoś na żywo, a może z odtworzenia. Kiedyś jeden z kolegów mówił, że ogląda, a na dowód tego, że oglądał, to przypomniał mi dowcip, który powiedziałem, więc może i dzisiaj też mały uśmiech. Mianowicie znajomi odwiedzają swoich znajomych, przyjaciół, a ci mówią, a dlaczego nas nie uprzedziliście, że nas odwiedzicie? A na to odpowiedź, bo chcieliśmy Was zastać. Ja do dziś dnia praktykuję i lubię bardzo bez zapowiedzi. Będą to będą, nie to nie. Nic się nie stanie. Oczywiście ten dowcip ma na myśli to, że jak uprzedzimy, to mogą wyjechać. Albo coś innego pilnego nie wyskoczy. Lepiej nie uprzedzać, to wtedy nie uciekną. Oczywiście to jest tylko dowcip, ale taki trochę też życiowy. Jeszcze raz pozdrawiamy Pana Jerzego i dziękujemy za posługę transmisji. Was wszystkich też pozdrawiam serdecznie. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i da przeżyć, tak jak to powinno być, głęboko w zadumie i refleksji. Bo życie mamy tylko jedno, to są bzdury, to czasami włos się na głowie jeży, a co gorsza, dzieci mogą nawet uwierzyć, że człowiek ma umarł, za chwilę znowu wraca do życia. Tak kilka razy, akurat. Czego ludzie nie domyśla, a niektórzy w to jeszcze co gorsza uwierzy. Jedno tylko jest życie i powtórki nie będzie. Dlatego trzeba je starać się przeżyć jak najpiękniej. Przyjaźni z Bogiem i życzliwości dla ludzi.